Dzień dobry, Patrycjo. Na wstępie bardzo serdecznie dziękuję Ci za to, że znowu znalazłeś czas na to, żeby opowiedzieć brytyjskiej, właściwie to szkockiej części Polonii o swojej artystycznej działalności. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy audycji Śniadanie po polsku. Nazywam się Patrycja Zając, jestem aktorką w zespole Sceny Polskiej UK. Aktualnie wystawiamy sztukę Moralność Pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej. I chciałabym zaprosić Państwa dzisiaj do posłuchania trochę o tym właśnie projekcie. Może zacznijmy od początku. Prawie 3 miesiące temu w Teatrze Bosku odbyła się premiera Moralności Pani Dulskiej. W tym miesiącu sztuka znów wraca na deski teatru. Czy możesz w kilku słowach opowiedzieć, o czym jest Moralność Pani Dulskiej? Moralność Pani Dulskiej, czyli tragifarsa kołtuńska, to jedna z najbardziej znanych sztuk wybitnej polskiej pisarki Gabrieli Zapolskiej. Choć sztuka powstała na początku XX wieku, to nadal i wciąż jest niesamowicie aktualna. Na przykładzie rodziny Dulskich Zapolska wprowadza nas w świat dulszczyzny, kołtuństwa, a więc świat pozornej moralności, świat obłudy, kłamstwa, w którym pod płaszczykiem bycia dobrym i moralnym bardzo krzywdzi się innych ludzi i nie szanuje się innych ludzi. Moralność Pani Dulskiej wyreżyserowały Joanna Kańska i Magdalena Włodarczyk. Czy łatwo współpracuje się z aż dwiema pomysłodawczyniami jednego projektu, jakim jest ta sztuka? Współpraca z Joanną Kańską i Magdaleną Włodarczyk układała się bardzo kreatywnie, twórczo, pozytywnie. Dziewczyny niesamowicie uzupełniały się jako reżyserki i w tej części artystycznej, i w tej części organizacyjnej, która jest no jakby niemałym obciążeniem zawsze dla każdego reżysera. Od samego początku dało się zobaczyć, dało się odczuć, że one mają absolutnie wspólną wizję tego, jak ma wyglądać ta interpretacja. A tym samym więc czego oczekują od reszty swoich aktorów. Mówię reszty, ponieważ one oprócz tego, że reżyserują, to grają jeszcze dwie ogromne role w tym spektaklu. Magda wciela się w główną tytułową postać Pani Dulskiej, Joasia gra Manię Juliasiewiczową, więc tu oprócz współpracy na linii aktor-reżyser mówić możemy jeszcze o współpracy aktor-aktor. I ta również była bardzo, bardzo konstruktywna. Odpowiadasz za kostiumy w Moralności Pani Dulskiej. I tu takie rodzi się pytanie, od kiedy kolekcjonujesz swoje stroje teatralne? Stroje teatralne kolekcjonuję w tym momencie już od jakieś około 10 lat. Te kostiumy pracują w teatrze, w filmie, w różnorodnych tematycznych sesjach fotograficznych. Fakt, iż powierzono mi zadanie organizacji kostiumów właśnie do spektaklu Moralność Pani Dulskiej, Sceny Polskiej UK, cieszy mnie niezmiernie. Był to dla mnie niesamowicie fajny, twórczy czas, ale tu muszę dodać, że jednym z powodów, dla których tak mnie to cieszy, jest fakt tego, w jak wspaniałej, cudownej scenografii te kostiumy mogą teraz żyć na aktorach. Scenografia jest dziełem Beaty Barton-Chapel oraz Jarka Redestowicza z zespołem. To, w jakim detalu oddali mieszczańskie wnętrze z początku XX wieku, absolutnie zachwyca. Zresztą do tej pory, a mamy już kilka spektakli za sobą, nie było innego głosu z widowni. No więc jako osoba odpowiedzialna za kostiumy mogłam sobie tylko wymarzyć, żeby te kostiumy mogły ożyć w takim właśnie, a nie innym anturażu. A teraz porozmawiajmy nieco o Twojej roli w tym przedstawieniu. Grasz tam Hankę, służącą Dulskich. Czy trudno Tobie było wcielić się w tę rolę? Zacznę może od tego, że już obsadzenie mnie w roli Hanki było dla mnie zaskoczeniem. Moralność Pani Dulskiej to była zawsze jedna z takich rzeczy, w których ja chciałam zagrać jako aktor, ale widziałam się w innej roli, no więc już na wejściu miałam tutaj wyzwanie. Bardzo szybko okazało się, że Hanka, która na pozór może wydawać się prostym bohaterem, w ogóle taka nie jest. Jest to postać bardzo złożona, skomplikowana, wielowarstwowa, która oprócz tego, iż doświadcza różnych tragicznych rzeczy w miarę tego, jak toczy się akcja, to jeszcze na koniec
zachodzi w niej ta głęboka przemiana wewnętrzna, którą trzeba wiarygodnie widzowi pokazać ze sceny. Hanka z jednej strony potrafi być wdzięczna, uśmiechnięta, z drugiej gburowata. Potrafi być kobieca, zalotna, ale też potrafi być takim stłamszonym tłomokiem, jak wyzywają jej pracodawczyni. Więc tutaj wybalansować te wszystkie rzeczy, pokazać je w odpowiednich proporcjach, w odpowiednich momentach. No było to na pewno dla mnie zadanie złożone. Dodatkowo jeszcze taką trudnością był ten pierwiastek fizyczny, jak postura tej dziewczyny, język ciała, który też gdzieś miał wyrazić te niziny społeczne, z których ona pochodzi. Ten dziedziczny ciężar niedoli biednej, ubogiej warstwy społecznej, niezależnej od niej tak naprawdę. Oprócz postury, oprócz właśnie języka ciała, to też się przejawiać miało w sposobie mówienia Hanki. No więc podsumowując tak, na pewno była to dla mnie praca złożona, wymagający proces budowania tej postaci. No, pozostaje mi teraz mieć tylko nadzieję, iż moja Hanka przemówi do Państwa prawdziwie ze sceny, wzruszy Państwa, poruszy i zobaczycie po prostu w tej mojej kreacji prawdę tej dziewczyny. Czy potrzebna Ci była znajomość jakiejś konkretnej gwary, żeby zagrać rolę Hanki? Gwara, którą posługuje się Hanka, nie jest jakimś konkretnie zdefiniowanym dialektem. Jest to raczej rodzaj takiego samozwańczego miksu gwary krakowskiej z gwarą lwowską. Więc tutaj te ścięte końcówki, mocne akcenty na ostatnich sylabach, różnego rodzaju partykuły nadmiernie używane. Gdzieś to wszystko dało nam w wypadkowej taki rodzaj dialektu południowo-kresowego, w którym bardzo słyszalne są elementy gwary ludowej, jakie Hanka zapewne wynosi z domu rodzinnego, z rodzinnej wsi, z której przyjeżdża do miasta. To wszystko oscyluje później wokół no już języka potocznego, słyszalnego w środowisku miejskim, w którym ona się znalazła, zaczyna tam pracować, żyć, przebywać. Myślę, że summa summarum dało nam to rodzaj takiego mówienia plebejskiego, które też gdzieś tam koresponduje później ze sposobem mówienia Tadrachowej, czyli matki chrzestnej Hanki, która pojawia się w trzecim akcie sztuki. Patrycjo, czy tematyka moralności jest nadal aktualna? Czym tak w ogóle jest dulszczyzna? Dulszczyzna konkretnie w sztuce Gabrieli Zapolskiej odnosi się do krytyki mieszczaństwa, które żyło w całkowitej hipokryzji, zakłamaniu, dbało tylko i wyłącznie o pozory. Wiązała się ona również z postawami kołtuństwa, filisterstwa. To też są pojęcia z przełomu XIX i XX wieku. Ale gdyby zastanowić się nad dokładną definicją słowa dulszczyzna, które oznacza ni mniej, ni więcej jak taki zespół cech świadczący o podwójnej moralności, z których jedną odkrywamy sami przed sobą i przed naszym najbliższym otoczeniu, a drugą zachowujemy dla reszty świata, no to wtedy wydaje się nie mieć znaczenia warstwa społeczna, epoka, czas, w którym będziemy to analizować. Wydaje się, że to raczej dotyczy ogólnie pojętej natury ludzkiej, ludzkiego charakteru, usposobienia, co za tym idzie postępowania, sposobu traktowania innych ludzi. To wszystko w moim odczuciu sprawia, że moralność pani Dulskiej jest boleśnie, powiedziałabym, aktualna, uniwersalna i absolutnie bliska również współcześnie żyjącemu odbiorcy. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę i oczywiście życzę wielu sukcesów na wszelkich scenach teatralnych, nie tylko w Brytanii, ale i w Polsce i wszędzie tam, gdzie zawiedzie Cię Twoja ścieżka kariery. Ja również pięknie dziękuję za wywiad, za życzenia. Jeszcze raz serdecznie zapraszam Państwa na spektakle. Gramy 8 października o godzinie 19, to jest piątek. Następnie 9 października w sobotę dwa spektakle. Pierwszy o godzinie 11, drugi o godzinie 18. Następnie 10 października niedziela o godzinie 16. Po czym kolejny tydzień, znowu piątek, to jest 15 października o godzinie 19 i znowu dwa spektakle
16 października w sobotę o godzinie 11 i 18. Gramy dla Państwa w ośrodku POSK w Londynie, Scena Polska UK. Na naszej stronie www.scenapolska.uk znajdziecie link do biletów, też na naszym Eventbrite. Wszystkie te linki dostępne również na naszym profilu facebookowym. Zapraszam serdecznie, mam nadzieję, do zobaczenia w teatrze. Raz jeszcze dziękuję Ci za ten wywiad, a Was, drodzy słuchacze, zachęcam do oglądnięcia Moralności pani Dulskiej, jeżeli będziecie w Londynie, ale też przekażcie tę wiadomość swoim znajomym, którzy mieszkają w stolicy Wielkiej Brytanii i być może nawet nie wiedzą, że takie ciekawe i piękne przedstawienia są kreowane przez naszych polskich artystów, przez Scenę Polską UK. Tymczasem przypomnę Wam jeszcze raz link, pod którym można kupić bilety, to jest www.scenapolska.uk.eventbrite.co.uk.